Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Małgorzata Jędrzejczyk. Ich bin Kuratorin am Tak, Pilecki jestem kuratorką w Instytucie Pileckiego w Berlinie. Zajmuję się projektem Exercising Modernity i serdecznie zapraszam Państwa na wykład pod tytułem Międzynarodowa Nowa Architektura w Krajowym Obszarze Napięć, architektura okresu międzywojennego w polsko-niemieckich regionach przygranicznych. Ten wykład to część szeregu dyskusji zatytułowanego Szklane domy, modernizm i nowoczesność w XX wieku, a ta seria jest z kolei częścią dużego projektu artystycznego, który nazywa się Exercising Modernity, czyli ćwiczenie z nowoczesności. To jest program zainicjowany i zajmujący się modernizmem i wymianą między artystami, między naukowcami pracującymi na te tematy i staramy się reflektować te tematy w międzynarodowym kontekście i w takim ogólnie szeroko zarysowanym kontekście, również interdyscyplinarnym. W związku z obostrzeniami obowiązującymi w tej chwili, jak Państwo widzicie, nie spotykamy się w siedzibie Instytutu Pileckiego w Berlinie, tylko w przestrzeni wirtualnej. Muszę przyznać, że jest to pierwsze webinarium, które organizujemy w internecie z tłumaczeniem symultanicznym. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeżeli coś miałoby tutaj pójść krzywo. Mamy nadzieję, że technika będzie funkcjonować tak, jak byśmy sobie tego życzyli. No i bardzo się cieszę na dzisiejszy wykład, który wygłosi pani profesor doktor habilitowana Beata Szczotkul, która jest historykiem sztuki i koordynatorką do spraw nauki w Federalnym Instytucie Kultury i Historii Niemiec w Europie Wschodniej w Oldenburgu i wykłada na Uniwersytecie Karla von Ossieckiego w Oldenburgu. Do głównych obszarów jej pracy należą historia architektury XX wieku, historia sztuki i konserwacja zabytków. Wśród licznych publikacji pani Beaty Szczotkuły mamy architekturę modernistyczną na Śląsku, kultura architektury i polityka opublikowana w roku 2018 po polsku pod tytułem Modernizm na Śląsku 1939-1939 polityka. Pani Szczotkuł wydała również razem z Jerzym Ilkoszem książkę pod tytułem Adolf Rading we Wrocławiu, Modernizm w Republice Weimarskiej, wydane również w języku polskim w roku 2019, tak samo jak i oryginał. Bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziła się pani wygłosić ten wykład dzisiaj dla nas i że zgodziła się pani wygłosić ten wykład nie tak jak to zwykle ma miejsce, czyli przed publicznością, ale przed ekranem komputera. Po wykładzie będzie oczywiście możliwość zadawania pytań. Naszej prelegentce możecie państwo je zadawać albo pisemnie. Aby to zrobić, proszę używać funkcji Q&A. W niemieckiej wersji Zooma to jest F i A. Pytania i odpowiedzi. Tam po kliknięciu na ten symbol można zadać pytanie pisemnie, albo możecie Państwo osobiście te pytania zadawać. Żeby to zrobić, proszę krótko dać znać również w tej opcji Q&A, pytania i odpowiedzi, krótko zasygnalizować, że chcecie Państwo zabrać głos. Wtedy włączymy Państwa mikrofon. W tej chwili wszystkie mikrofony są wyłączone. Wykład będzie tłumaczony przez Karolinę Golimowską na język polski. A technicznie wspiera nas Marek Kowalczyk i Patryk Szostak. No i w tym momencie chciałabym Państwu życzyć miłego wieczoru, interesującego wykładu i przekazuję głos pani profesor doktor habilitowanej Beaty Szczotkuł. Dziękuję bardzo za to bardzo miłe wprowadzenie, za zaproszenie do tego wirtualnego pomieszczenia. To również dla mnie coś bardzo nowego. Przygotowując się do tego, dużo się już nauczyłam
i to bardzo mi się przyda w kontekście rozpoczynającego się wkrótce semestru na uniwersytecie, który stawia nas wszystkich przed dużymi wyzwaniami. Także bardzo chętnie się do tego przygotowałam tutaj i mam nadzieję, że wszystko zadziała tak, jak sobie to wyobrażamy. Pierwszy krok to będzie to, że zniknę z Państwa ekranów, a zamiast tego pojawi się prezentację, którą przygotowałam. Mam nadzieję, że to zadziała. Dużo ćwiczyłam, także zobaczmy. Mam nadzieję, wydaje mi się, że wszystko zadziałało. Także teraz już mnie Państwo nie widzicie, ale za to widzicie mój ekran. I tutaj jeszcze raz tytuł tego wykładu. Międzynarodowa nowa architektura w krajowym obszarze napięć. Architektura okresu międzywojennego w polsko-niemieckich regionach przygranicznych. W nowo utworzonych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej nowa architektura, modernizm stały się symbolem postępu i dobrobytu. Dotyczy to również Polski, jej stolicy Warszawy, a także nowych zachodnich województw Śląska i Pomorza oraz ich najważniejszych miast Katowic i Gdyni. Obydwa regiony zostały oddzielone od Cesarstwa Niemieckiego na mocy pokojowych traktatów wersalskich i stały się częścią Polski. Wolne miasto Gdańsk otrzymało specjalny status jako niezależny twór państwowy pod ochroną Ligi Narodów. Wynikające z tego antagonizmy pomiędzy sąsiadami po obu stronach granicy znajdowały wyraz w polityce, prasie i pracy związanej z kulturą. Retoryka i metaforyka były podobne po obu stronach i tak Gdańsk opisywany był jako, cytat, bastion germanizmu, koniec cytatu, i pozycjonowany w opozycji do Gdyni, określanej z kolei mianem bastionu polskiego Bałtyku, to również cytat. W rywalizacji dziedzin kultury planowanie urbanistyczne i architektura odgrywały centralną rolę jako najbardziej społeczna ze wszystkich sztuk. W pierwszych latach powojennych obie strony uciekały się do historycznych wzorców, aby stworzyć tak zwany styl narodowy. Pod koniec lat 20. pojawiła się paradoksalna sytuacja. Architektura modernistyczna, która była jednocześnie celebrowana i oczerniana jako międzynarodowa nowa sztuka architektoniczna. Pokazuję tutaj Państwu okładki książek, które pozytywnie interpretowały międzynarodowość tej architektury. I ta architektura służyła również manifestowaniu takiej przewagi narodowej w regionach spornych między Niemcami a Polską. W dalszej części wykładu chciałabym przedstawić Państwu aktorów, budynki, dyskursy po obu stronach granicy. Zaczynam od Górnego Śląska i takiego absolutnie genialnego startu. W obliczu podziału Górnego Śląska uchwalonego przez Ligę Narodów w październiku 1921 roku Erwin Weissmann, biznesmen z Katowic, chciał przenieść swoją działalność do Gliwic, które pozostawały w pobliżu Niemiec. Pod koniec roku 1921 zlecił Erichowi Mendelssohnowi zaprojektowanie tak zwanego Śląskiego Domu Handlowego, kompleksu sklepów, biur i restauracji w samym centrum miasta. Weissmann znał młodego architekta dzięki pierwszym sensacyjnym projektom Mendelssohna w Berlinie i w okolicach, m.in. wieży Einsteina, Mosehaus. I aby uzasadnić swój wybór, Weissmann wyraźnie odwołał się do języka, nowego języka formalnego. Cytat. Monumentalny efekt jest w pełni osiągnięty przez samą dobrze skonstruowaną bryłę budynku. Kosztowne wykończenie dekoracyjne jest tak samo dalekie od nowego sposobu budowy, jak praktyczne przeznaczenie budynku. Koniec cytatu. To odnosi się do tego, co widzicie Państwo teraz do szkicu w mojej prezentacji. Realizacja tego dużego projektu nie powiodła się nie z powodu władz budowlanych, ale z powodu sytuacji gospodarczej. W roku 1922 czy 1923 wybudowany zamiast tego znacznie mniejszy tak zwany Seidenhaus Weissmanna, dom jedwabny, był nie mniej spektakularny dzięki swojej horyzontalnej dynamice
oraz takim plastycznym profilom i wspornikom, i to nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, pozostawał takim samotnikiem. Tutaj widać ten kontrast między taką supermodernistyczną budową i budynkiem z końca wieku XIX, gdzie ten historycyzm można było jasno rozpoznać. To w centrum miasta to było takim szokiem modernistycznym. W trudnej sytuacji gospodarczej okresu powojennego, a sytuacja w odradzającej się Polsce była równie dramatyczna jak w Niemczech, prywatni inwestorzy w znacznie mniejszym stopniu przyczyniali się do opracowywania ambitnych planów niż instytucje publiczne. W biurach urbanistycznych trzech dużych górnośląskich miast przemysłowych na pograniczu Bytomia, Gliwic i Hindenburga, czyli Zabrza, opracowano ambitne projekty odbudowy centrów przy wykorzystaniu zabudowy kotwicznej, jak na przykład zespół ratuszowy w Gliwicach. To jest okres planowania między 1921-1924-1925. To widać tutaj po prawej stronie mojej folii. Karl Szabik, urbanista, nawiązywał tutaj w sposób jasny do ekspresjonistycznych projektów wieżowców Maxa Berga dla Wrocławia i tak zwanych koron miejskich Bruno Tauta, ale przede wszystkim do zrealizowanych obiektów jak hamburski Chile House Fritza Hügera. Hüger uznał jego gotyckie formy i cegłę materiałową za tak zwany, tutaj cytat, nowy niemiecki styl architektoniczny, koniec cytatu. Odwołanie się do, cytat, szczególnego niemieckiego gotyku i niemieckiej sztuki kolonialnej, koniec cytatu, sprawiło, że ten zmodernizowany gotyk, rozumiany jako styl narodowy, stał się atrakcyjny dla regionów granicznych, zarówno w Nadrenii, jak i na Górnym Śląsku, czy właśnie w Gdańsku. Ze strony polskiej tego typu konotacje były powodem zaproszeń konkursowych dotyczących dwóch centralnych budynków reprezentacyjnych, budynku rządowego i katedry, tak aby w polskich Katowicach wyraźnie wykluczyć projekty gotyckie. Budynek Sejmu i siedziby władz województwa budowany był od roku 1924 z, cytat, renesansowymi konturami w stylu neoklasycznym jako imponująca i potężna masa. Koniec cytatu, to odnosi się do tego, co widzimy po lewej stronie tutaj na slajdzie. I to są właśnie zbudowa tego Sejmu i siedziby władz województwa. Jako ostatni własny styl przed utratą suwerenności państwowej pod koniec XVIII wieku za polski tak zwany styl narodowy uznawano przede wszystkim klasycyzm. Wiele reprezentacyjnych budynków II Rzeczypospolitej podążało za tym charakterystycznym stylem i tym samym wpisywało się w międzynarodowe tendencje lat 20. XX wieku. Plany kompleksu budynków ratusza w Gliwicach należy rozumieć w sensie paradygmatu Martina Wanckesa, historyka sztuki, budynek i kontrbudynek jako kontrprojekt budynku parlamentu i siedziby władz województwa w Katowicach. Tak należy to rozumieć. Tutaj widzicie Państwo oba te budynki, siedziby województwa, władz województwa i to, co pozostało tylko projektem ratusz w Gliwicach. To samo dotyczy planów kilku reprezentacyjnych placów w przebudowie centrum miasta w Bytomiu. Nie wiem, czy to teraz można tutaj zobaczyć moją strzałkę. Tutaj widać ten duży kompleks placów, który został zaplanowany jako przedłużenie tej osi rynku. Przejście od narodowego stylu architektonicznego z reminiscencją jakiejkolwiek określonej narodowej tradycji budowlanej do modernizmu odbyło się po obu stronach pod koniec lat 20. XX wieku. Ważnym czynnikiem była tu wrocławska scena architektoniczna, skupiona wokół Adolfa Ratinga i Hansa Scharona, profesorów tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1929 we współpracy z Deutsche Werkbund zrealizowali wystawę Mieszkanie i pracownia z wzorcowym osiedlem mieszkaniowym porównywalnym z tak zwanym Werkbund-Siedlung, osiedlem w Stuttgarcie. Tutaj widzimy okładkę, czy też pierwszą stronę artykułu, który ukazał się w angielskiej prasy, A Modern Utopia, modernistyczna utopia w
Berlin, nowe Niemcy, nowy ruch. I to łączy się z tym, z tą wystawą we Wrocławiu w roku 1929, z tym nowym stylem życia, sportem, powietrzem, światłem i nową architekturą. Wraz z osiedlami Dewok w Gliwicach i Zabrzu i innych miastach powstałych w latach 1928-31 z dwóch absolwentów Akademii Hugo Leipziga i Albrechtiego dokonała inspekcji budownictwa mieszkaniowego na Górnym Śląsku. Ważnym punktem odniesienia, zwłaszcza dla strony polskiej, był Nowy Frankfurt Ernsta Maya. To była ta nowa dzielnica w centrum, blisko centrum Frankfurtu. To było wyraźnie widoczne właśnie w projektach domów robotniczych autorstwa Ernsta Maya. I tutaj widać Tadeusz Michejda, jego szkic i Jan Bieńkowski również projekt. Konkurencyjna sytuacja na granicy, ale także konkurencja między niemieckimi miastami przemysłowymi między sobą doprowadziła do zaangażowania gwiazd architektury tamtego czasu, takich jak Hans Welces i Dominikus Böhm w kontekście projektowania miejskiego właśnie w dzisiejszym Zabrzu. Planowany Kamiliana Plac pozostał takim tułowiem. Godna uwagi jest ściana kurtynowa budynku szkolnego, która została oczywiście skopiowana z Bauhausu, imponująca w swojej masywnej prostocie. Tutaj widać też kościół świętego Józefa w południowej części Zabrza. Ten model na górze, ten plac nigdy w tej formie nie został zrealizowany. Centralistycznie prowadzona rozbudowa Katowic do tak zwanego miasta wieżowców, prowadzona przez wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego, w 1930 roku powstały tu pierwsze w Polsce trzy stalowe wieżowce szkieletowe, które w całości lub w dużej mierze były wykorzystywane do celów mieszkalnych. W latach 1930-31 przyspieszono budowę wieżowca handlowego w niemieckim Beuthen w Bytomiu z kinem Capitol na rynku. To widać tutaj po prawej stronie z tym ładnym napisem Kino Capitol. Także to jest ta konkurencja do tych wieżowców. Tutaj widać, projekt był dużo wyższy niż realizacja. Trzeba również wziąć pod uwagę, że oba budynki powstały bezpośrednio po krachu na giełdzie w roku 1929. To pokazuje, jak ogromne były ambicje po obu stronach, aby kontynuować projekty budowlane, i one po obydwu stronach były wspierane z pieniędzy państwowych. Tak zwane zwycięstwo nowego stylu budowlanego przejawiało się w szczególności w nowym gmachu rządowym województwa górnośląskiego w Opolu w latach 1930-34. Wraz z powołaniem w 1928 roku Martina Kisslinga na stanowisko szefa Wydziału Budownictwa Pruskiego Ministerstwa Finansów, nowa architektura zyskała powszechną akceptację w budownictwie publicznym, a także Hans Lukaszek, burmistrz Górnego Śląska, również popierał budowę w nowoczesnych formach. Zaangażowanie polityka centrowego Lukaszeka w modernizm obala stereotyp polityk konserwatywny, czyli zwolennik architektury przywiązanej do tradycji. Lukaszek dostrzegał potencjał modernizmu do wyróżnienia się w krajowej i zagranicznej konkurencji, podobnie jak jego polski odpowiednik Michał Grażyński zresztą. Może krótka uwaga jeszcze do tej ładnej pocztówki, którą widzicie Państwo. W tle widać wieżę dawnego średniowiecznego zamku Piastów, który znajdował się tutaj początkowo. Odbyły się duże protesty po polskiej stronie. Dużo ludzi protestowało przeciwko zburzeniu tego zamku, ponieważ mówiono tutaj o takim wymazaniu polskich elementów historii, też polskiego języka. Ta średniowieczna wieża została zachowana. To było częścią
tego konkursu planistycznego na właśnie zaprojektowanie tego nowego budynku. Wymogiem było zachowanie tej wieży. Najbardziej fascynującym przykładem wzajemnego odniesienia w znaczeniu budynek i kontrbudynek, no to jest ta geneza niemieckiego i polskiego muzeum regionalnego. W 1926 Bytomski Miejski Urząd Budowlany pod przewodnictwem Alberta Szyca zaplanował tzw. Moltke Plac z dwoma kompleksami w kształcie litery H, Centrum Handlu Budynkami Kształcenia Dorosłych. To musi być rozumiane jako kontrprojekt do forum rządu władz Katowic. Budynek Państwowego Muzeum Górnośląskiego, to są lata 1929-31, został odwołany z powodu konkursu polskiego. W sierpniu 1927 roku wraz z powołaniem Tadeusza Dobrowolskiego na dyrektora muzeum i kustosza wojewódzkiego rozpoczęto intensywną działalność kolekcjonerską, której celem było utworzenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. W styczniu 1929 roku Sejm Śląski podjął decyzję o budowie własnego muzeum dla uczczenia 10. rocznicy powstania państwa. Miejsca, zdaniem wojewody Grażyńskiego, cytat, do badań regionalnych, które ułatwiłyby przenikanie regionalnych wartości kulturowych do ogólnego skarbu kultury polskiej. Koniec cytatu. Wiosną roku 1930 otwarto prezentację w 40 salach na 5. piętrze budynku Sejmu, która wraz z dużymi działami wczesnej historii i etnografii narysowała polonocentryczny obraz historyczny regionu. Strona niemiecka skrupulatnie śledziła ten rozwój. W wykładzie w Bytomiu wiosną 1929 roku prehistoryk Bolko von Richthofen, odpowiedzialny za konserwację zabytków archeologicznych na Górnym Śląsku, skarżył się na słabe wyposażenie badań archeologicznych we wschodnich Niemczech, w przeciwieństwie do bogatej promocji takich badań w Polsce. Cytat. Podział pozycji budżetowych w ciągu ostatnich 2 lat pokazuje, jak dobrze muzeum w Katowicach było finansowane jeszcze przed jego otwarciem, dzięki hojnym dotacjom państwowym. Na same tylko nowe akwizycje Muzeum Katowickie ma do dyspozycji 100 tysięcy złotych za 1928 rok. Jest to o wiele ponad 12-krotność kwoty, która w tym samym czasie była dostępna na te same cele w województwie górnośląskim, na przykład z funduszy wojewódzkich i państwowych. Nowy modernizm, nowy budynek Muzeum Bytomskiego był więc kwestią prestiżu, dla której sędzia pod przewodnictwem burmistrza Knapieka znalazł nietypowe rozwiązanie. Finansowanie pochodziło głównie z nadwyżek Miejskiej Kasy Oszczędności, która jako zleceniodawca objęła swoją siedzibę na parterze budynku. Górne piętra zarezerwowano dla muzeum i biblioteki publicznej. Szkieletowy budynek z przeszklaną elewacją z siatki zaprojektowany przez radnego miasta Alberta Sztyca i jego kolegę Herberta Hedlera wprowadził modernizm do Bytomia. Nowa architektura, nowa budowa polskiego muzeum opóźniła się ze względu na światowy kryzys gospodarczy. Cytat. Na Śląsku Opolskim Niemcy byli w stanie już wybudować w Bytomiu obszerne muzeum regionalne. Koniec cytatu ubolewał katowicki architekt Leon Darma, kiedy w 1936 roku można było rozpocząć budowę nowego budynku muzealnego. Pomysł architekta Karola Szajera na umieszczenie w wieżowcu sal wystawowych Muzeum Śląskiego, zbudowanego w latach 1936-39, był niezwykły. Muzeum było częścią forum rządowego, znajdowało się na północ od budynku województwa. Tutaj widać szkic, naprzeciwko widać budynek władz województwa i siedziba Sejmu Śląskiego. Szajer zaprojektował kompleks w kształcie litery H, składający się z wydłużonego 7- lub 8-piętrowego centralnego traktu, który został umieszczony między 4-piętrowymi przeszklonymi skrzydłami. Mimo całej oryginalności, która wyróżniała budynek muzealny Szajera, oczywistym było, że architekt inspirował się również konkurencyjnymi budynkami po niemieckiej stronie, w niemieckiej części Górnego Śląska. Kratowa fasada frontu wejściowego przypomina fasadę Muzeum Bytomskiego, która również została zbudowana oddzielnie od klasycznych przebudów muzealnych. Podłużny wieżowiec z pasażem od ulicy Dąbrowskiej, oparty na smukłych filarach, wykazuje podobieństwo do budynków władz wojewódzkich w Opolu.
Te oczywiste odniesienia pokazują, jak intensywnie obserwowano wydarzenia po drugiej stronie granicy. Było to możliwe pomimo całej wrogiej retoryki, ponieważ prawa mniejszości ustanowione przez Ligę Narodów pozwalały na ruch transgraniczny. W przeciwieństwie do architektów po stronie niemieckiej nie było żadnej bariery językowej ze strony polskich artystów, intelektualistów i dawnych niemieckojęzycznych obszarów. W biurach budowlanych województwa śląskiego i Katowic, oprócz kilku czasopism angielskich i francuskich, prenumerowano wszystkie istotne czasopisma branżowe z Niemiec. Wyjazdy studyjne zabrały polskich architektów do ośrodków modernistycznych, do Berlina, do osiedla Weissenhof w Stuttgarcie, do budynków Bauhausu w Dessau, ale także do Holandii i Francji. Jednak bezpośrednie kontakty pomiędzy niemieckimi i polskimi architektami w regionach przygranicznych Górnego Śląska czy Wybrzeża Morza Bałtyckiego nie zostały jeszcze odkryte czy też udokumentowane. Najwyraźniej zbyt dużo było między nimi konfrontacji. Karol Szajer, architekt Muzeum Śląskiego, podobnie jak Tadeusz Michejda i inni architekci z województwa, brał udział w zbrojnych walkach wyborczych i widział siebie w służbie polskiego Górnego Śląska. Różnorodne zadania budowlane przyciągały młodych architektów, w większości absolwentów Politechniki Lwowskiej, najstarszego w Polsce Wydziału Architektury, który został założony w roku 1871 w ówczesnej Galicji Austriackiej. W 1925 roku założyli ci młodzi architekci w Katowicach Śląskie Stowarzyszenie Architektów, które za swój główny cel obrało, cytat, wspólną pracę nad rozwojem polskiej sztuki w ogóle, a architektury w szczególności, koniec cytatu, i które nie tylko takim mrugnięciem oka nawiązywało do modernistycznego francuskiego, szwajcarskiego architekta Le Corbusiera. Tutaj widać na tym zdjęciu członków Śląskiego Związku Architektów na uroczystości u Tadeusza Michejdy. Tutaj widać głowę Le Corbusiera w środku, zaprojektowaną przez niego. Także taki symbol tej modernistycznej architektury, do której się odnoszono. Także nie Bauhaus i Gropius i bohaterowie, których często cytuje się jako najważniejszych, jeśli chodzi o niemiecką architekturę, ale właśnie Le Corbusier. Teraz przechodzimy do Gdyni. W Gdyni nie było porównywalnie żywej i autonomicznej sceny kulturalnej. Ta dawna wieś rybacka, zaklinowana jakby w wąskim pasie ziemi pomiędzy niemiecką prowincją Pomorze, Pomorzem, a wolnym miastem Gdańsk, była daleka od polskich centrów sztuki Warszawy, Krakowa czy Lwowa. Niektórzy z pracujących w architektach pochodzili właśnie z Lwowa czy z Warszawy, ale dopiero pod koniec lat 30. powstało lokalne środowisko architektów. Mimo to w ciągu niespełna 20 lat ta wieś rybacka wyrosła na duże miasto. W roku 30. mieszkało tu około 32 tysięcy osób. W roku 38. Gdynia liczyła już 120 tysięcy mieszkańców. Jako jedyny w Polsce port wojskowy i gospodarczy, miasto o wartości użytkowej miało w młodym państwie wysoką wartość identyfikacyjną. Symboliczne znaczenie miało również nowo utworzone połączenie kolejowe z Katowic do Gdyni, które umożliwiło transport górnośląskiego węgla w świat. Rywalizacja z sąsiednim, zdominowanym przez Niemców Gdańskiem była tu również dość zjadliwa i obecna na wszystkich poziomach. Nieprzypadkowo więc w tej tak zwanej gorączce wieżowców okresu powojennego pierwszy konkurs wieżowców w niemieckojęzycznym świecie odbył się w roku 20 właśnie w Gdańsku, a wiele projektów nawiązywało do tradycji średniowiecznego niemieckiego miasta hanseatyckiego i niemieckiego zakonu religijnego. Na dole pokazuję Państwu przykład z tego konkursu, projekt, który bardzo jasno odnosi się do budowy spichlerzy na historycznej Wyspie Gdańskiej i tutaj widać też elementy, które przypominają na przykład Kościół Mariacki w Gdańsku, te elementy na górze. Żaden z tych projektów nie został zrealizowany. Warszawski architekt Romuald Miller zaprojektował budynek dworca jako tak zwane pasticcio różnych motywów z lokalnej tradycji budowlanej, takich jak na przykład te polskie poddasze, tutaj widzicie Państwo tutaj
budowę, która już nie istnieje, przynajmniej na górze. Przez cały okres międzywojenny w Gdańsku utrzymywała się silna więź z tradycją. Dotyczy to zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i obiektów użyteczności publicznej i handlowych. Wynikało to z ogólnie dominujących w mieście nastrojów nacjonalistyczno-rewizjonistycznych, które wraz z konserwatywną pracą architektów Politechniki Gdańskiej, skupionych wokół Otta Klöpela i Hermana Plebsa, miały silny głos w dyskursie publicznym. Koło architektów wzburzyło się nie tylko przeciwko nowoczesnej ekspansji Gdyni, ale także przeciwko planom modernizacyjnym wspomnianego już Martina Kisslinga, który w latach 1926-28 pracował jako gdański oficer budowlany. Podobnie jak w innych miejscach, w Gdańsku rozważano pomysły na rozluźnienie miasta i dostosowanie się do nowych wymogów ruchu drogowego. Pokazuję Państwu tutaj, tak żeby móc porównać plany modernistyczne dla Gdańska na górze, również projekt nowego projektu centrum handlowego przy Langgasse, to jest ulica Długa dzisiaj, i na dole jeden z wielu przykładów tego, jak w późnych latach 20. myślano o modernizacji, unowocześnieniu dużych miast. Przykładem jest projekt przebudowy domu towarowego Waltera Flecka na Langgasse w środku historycznego centrum, który został wsparty przez Wydział Budownictwa Miejskiego. Taką pianą na ustach wspomniany już Otto Klöpel z Politechniki Gdańskiej był przeciwny Kisslingowi, który następnie z pewnością chętnie opuścił miasto, aby objąć nowe stanowisko w Berlinie. Pokazuję Państwu tutaj rysunek Klöpela, to jest Gdańsk na drodze ku modernizacji, opublikowany w czasopiśmie architektonicznym z taką sugestią, że chciało się kompletnie zniszczyć de facto historyczną część centrum Gdańska. Ostatecznie niejednorodne fasady domu towarowego Fleck zostały ujednolicone zgodnie z ideą Klöpela o, cytat, przywróceniu starego miejskiego krajobrazu Gdańska od czasu powstania narodowego, koniec cytatu. Jeszcze przed aneksją Gdańska przez hitlerowskie Niemcy po rozpoczęciu II wojny światowej w 1939 roku budownictwo wolnego miasta kierowało się również wytycznymi narodowo-socjalistycznej polityki kulturalnej w zakresie architektury i urbanistyki. Tak wyglądała właśnie realizacja. Ten rząd górny, właśnie tak wyglądało to planowanie modernistyczne w stylu nowego stylu architektonicznego. I tutaj na dole zachowanie struktury starej Gdańska. Podczas gdy w Gdańsku modernizm i ta nowa architektura pozostały jedynie krótkim epizodem w ramach przywiązania do tradycji określanej jako niemiecka lub hanseatycka, modernizm w Gdyni w latach 30., podobnie jak w Katowicach, stał się wyrazem postępu i dobrobytu. Chociaż początkowo planowanie urbanistyczne było powolne, pokazuję jeszcze raz zdjęcie z roku 29, tak wyglądała Gdynia wtedy i tutaj to są lata 40, czy rok 40 mniej więcej i budowa portu na północy wioski rybackiej początkowo przebiegała w dużej mierze niezależnie od rozwoju uzdrowiska i kąpieliska kilkaset metrów dalej na południe. W tamtych latach również polscy krytycy skarżyli się na chaotyczny rozwój i katastrofalne warunki mieszkaniowe dla robotników i niskiego szczebla wojskowego. W latach 1925-26 pod egidą Departamentu Budownictwa Ministerstwa Robót Publicznych rozpoczęto planowanie urbanistyczne tzw. dzielnicy reprezentacyjnej, która miała stać się wizytówką Polski nad morzem. Ustalona wówczas wtedy podstawowa struktura osiowa ukształtowała dalszy rozwój. Zaplanowano przestronne forum jako miejsce dla parad i parad wojskowych, z którymi od roku 1932 obchodzono tak zwany powrót Polski nad Bałtyk. Tutaj widać jedną z takich uroczystości i parad z roku 1936 i tutaj widać dość dobrze właśnie to budowlane w tym regionie.
Od około roku 1932 zaczęły znikać w centrum puste przestrzenie. Inwestorzy prywatni budowali budynki mieszkalne i komercyjne, a gdańscy architekci, tacy jak Tadeusz Jędrzejewski, Tadeusz Kossak czy Stanisław Ziołowski, tworzyli do roku 1939 nowoczesną, tak zwaną białą Gdynię, z rytmicznie zbudowanych konstrukcji z dynamicznymi łukami, balustradami i tarasami dachowymi, jako tak zwane statki z cegły i cementu na lądzie, koniec cytatu. Metafora statku była niewątpliwie inspirowana Corbusierem, jego manifestem Vers une architecture, który również silnie wpłynął na niemieckich architektów awangardowych, takich jak Erich Mendelssohn i Hans Scharon. Jeszcze bardziej zdecydowany wydaje się być jednak przykład Katowic, które jako przemysłowa stolica Nowej Republiki pełniły podobną funkcję gospodarczą i reprezentacyjną jak Gdynia właśnie. Podczas gdy wśród warszawskiej awangardy dominowały tendencje konstruktywistyczne, katowiccy architekci preferowali formy ruchome, zaokrąglone narożniki domów, przeszklone wykusze i balkony. Podobnie jak w Katowicach, przedstawiciele dynamicznego modernizmu w Gdyni kształcili się głównie we Lwowie, który sam ma doskonałe przykłady tego kierunku. Nowoczesna architektura miasta Gdyni była uważana za odpowiednik dobrze prosperującego portu, który rozwinął się do jednego z najnowocześniejszych w Europie i pod pewnymi względami przewyższał Gdańsk. Gdynia jako symbol nowoczesnego państwa polskiego wyróżniała się na tle swojego konkurenta Gdańska jako coś nowego i niezależnego. Tam, gdzie międzynarodowy modernizm postrzegany był jako zagrożenie dla niemieckiego dziedzictwa kulturowego, gdyńskie budynki były postrzegane jako, cytat, szaro-białe bryły w cudownym krajobrazie, którego Polacy nie umieli odpowiednio zaprojektować. Koniec cytatu. Inwazja niemiecka położyła kres krótkotrwałemu dobrobytowi ostatnich 5 lat przed wybuchem wojny w Polsce. Województwa pomorskie i śląskie zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej, Gdynia stała się Gottenhafen. Nowych komfortowych mieszkań wypędzono polskich właścicieli i lokatorów, w tym katowickiego architekta Tadeusza Michejda, którego artystyczne archiwa zostały w ten sposób utracone. Urząd Wojewódzki w Katowicach stał się centrum władzy na Górnym Śląsku, tak zwany Amtsgebäude, naprzeciwko siedziby centralnej Gestapo. Wszystkie świadectwa kultury polskiej, którym istnieniu tak gwałtownie zaprzeczała propaganda narodowo-socjalistyczna, były popularnymi motywami na niemieckich pocztówkach. Tutaj właśnie widać pocztówka z tak zwanego Gutenhafen, Café Berlin. To była pocztówka z czasu okupacji narodowo-socjalistycznej w Polsce. Przynajmniej w prywatnych notatkach Herbert Böhm, wieloletni współpracownik Ernsta Maya przy budowie Nowego Frankfurtu, który w roku 1941 przeniósł się do Gutenhafen jako oficer planowania przestrzennego, pisał o swojej fascynacji architekturą dawnej polskiej metropolii morskiej. Tylko Muzeum Śląskie w Katowicach, krótko przed planowanym otwarciem, to miała była być wiosna 1940 roku, zostało umyślnie zniszczone. Najwyraźniej dyrektor Muzeum Bytomskiego chciał zlikwidować swoją konkurencję na dobre. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję bardzo Pani doktor Beata Strutkul. I teraz jest moment, czas na Państwa pytania. Jak już wspomniałam, pytania można zadawać w formie pisemnej albo proszę o krótki odzew, krótkie zasygnalizowanie, że chcieliby Państwo zabrać głos. Na razie nie widzę żadnych zgłoszeń, dlatego chętnie sama zacznę z jednym pytaniem. Mianowicie w Polsce, w szczególności w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, bardzo silnie w latach 20. i 30., czyli po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w teorii architektury bardzo
mocno, bardzo silnie mówiono o tak zwanym stylu narodowym. Były różne sposoby formułowania, różne pomysły, różne idee na ten styl narodowy, jak on mógłby wyglądać, czym mógłby być i do czego, do jakich historycznych źródeł mógłby się odnosić, czy też w jaki sposób mógłby rozwinąć nowe formy wyrazu, tak aby oddać ten nowy duch narodowy w architekturze. I moje pytanie odnosi się do tego okresu w Niemczech. Czy dyskusje dotyczące tego stylu narodowego były równie obecne w dyskursie, tak jak w Polsce? Tak, one były co najmniej tak samo obecne, tak samo silnie obecne jak w Polsce, co na tle tego okresu modernizmu, Bauhaus, nowa budowa i tak dalej, nowa architektura. Początki tego zaczynają się przed I wojną światową. Dyskusja, która jest toczona, jest dyskusją europejską. Chce się takiego odejścia od historyzującej architektury wieku ubiegłego. Chodzi o taką inspirację również regionami wiejskimi, tak aby te tradycje ziemskie jako coś takiego bardzo typowego, bardzo oryginalnego dla danej nacji, danego narodu, aby to ponownie odkryć. I jest taka próba stworzenia takiej mieszanki idei reformistycznych. Architektura powinna się oderwać od jakichś takich wąskich, zawężających perspektywę budynków, tylko właśnie poczuć tę nową formę budowania, nową formę architektury, która nie odnosi się do takiej historycznej, europejskiej idei, tylko specyficzne, konkretne motywy historyczne wyciąga z konkretnych historii danego kraju. I ten styl narodowy był widziany jako właśnie taka nowa idea, jako coś nowego i też celebrowano to w ten sposób. Konsekwencje tych pomysłów w latach 20. to widać po obu stronach, są bardzo dobre, bardzo fajne. Na przykład na przykładzie tutaj Gdańsk-Gdynia, piękny budynek dworca, który rzeczywiście został zrealizowany, który jednoznacznie odnosi się do takiego stylu folkwarkowego, stylu morskiego, który łączy się z taką historią polskiego renesansu, która miała ogromne znaczenie dla historii architektury w Polsce. A z kolei po stronie niemieckiej te projekty wieżowca w Gdańsku, tutaj takim dużą inspiracją były planistyczne szkice spichlerzy, także również tutaj ta lokalna tradycja była wyciągana na plan pierwszy. Także ta dyskusja po obu stronach, która się toczyła, była bardzo podobna. Architekci wymieniali się bardzo często i intensywnie na ten temat. Przed pierwszą wojną światową wielu polskich architektów studiowało na niemieckich czy austriackich politechnikach i uniwersytetach, także ten przepływ ideowy był właściwie w całej Europie Środkowej, też w Hiszpanii, w kraju Basków, odgrywał ogromną rolę i był obecny właściwie wszędzie. Także nabierał takich lokalnych elementów charakteryzujących dany styl. Dziękuję bardzo. Widzę, że pojawiły się dwa pytania. Przeczytam je po polsku i nasza tłumaczka w tym czasie przełączy się na drugi kanał i będzie tłumaczyła te pytania na język niemiecki. Także ci z Państwa, którzy słuchali wykładu po niemiecku, usłyszą niemiecki tłumaczenie. Weichmann. An welcher Stelle? Also, ja. W którym miejscu?
O Boże, mam nadzieję, że sobie przypomnę, na skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa. To była ta główna ulica Zakupowa, gdzie mieści się ten mały Weichmann, kleiner Weichmann, ten budynek. Skrzyżowanie z ulicą główną, Hauptstraße, w kierunku, która prowadzi w kierunku Placu Piłsudskiego. Także tam, gdzie Scharping planował budowę nowego budynku ratusza. Do dzisiaj nie ma tam nic. To jest taki dosyć zielony plac. Po jednej stronie znajduje się budynek sądu dzisiaj. Ci, którzy z Państwa, którzy może znają Gliwice albo stamtąd pochodzą, pewnie to znaną. Także to był taki bardzo centralnie położony plac i taki bardzo prestiżowy fragment ziemi położony na końcu ulicy głównej prowadzącej z dworca w kierunku na Stare Miasto, do historycznego Starego Miasta, to są okolice Alei Zwycięstwa, wtedy Wilhelmstraße. A teraz drugie pytanie do pana Artura Wosza. Nein, nein. Also das Interessante ist, nie, więc to jest tutaj interesujące. Ja w moich badaniach dotyczących Górnego Śląska nie mogłam by zrozumieć, nie wynika z tego, żeby ci architekci przygraniczni się ze sobą kontaktowali. Na przykład z Wrocławia do awangardowej Warszawy, tutaj było dużo takich przyjaznych kontaktów. Oni się znali, ci architekci, odwiedzali się wzajemnie. Też na przykład na tej wystawie Mieszkanie i pracownia, o tym pisano wtedy, ale najwyraźniej w tym takim obszarze przygranicznym, bezpośrednio przygranicznym, te takie zajadłości, jakieś takie konfrontacyjne nastawienia były na tyle silne, że nie było tutaj kontaktów i też nie dochodziło do projektowania po przeciwnej stronie, czy obiektów, które były realizowane po drugiej stronie. Z jednym może wyjątkiem, czy z kilkoma wyjątkami były niektóre projekty polskich architektów, które miały być realizowane po stronie niemieckiej i odwrotnie. Tu na przykład, ale to naprawdę bardzo niewiele przykładów, budynki szkolne, które miały służyć mniejszości danego Polski w Niemczech, czy odwrotnie. Także to tego typu przykłady są, ale naprawdę bardzo jest ich niewiele. Kolejne dwa pytania pojawiły się po niemiecku. Pierwsze pytanie, Eisler Scheffel. Jak śląscy architekci byli związani z innymi związkami architektów, na przykład w Warszawie czy z Warszawy? I ci, którzy angażowali się potem na przykład w kongresie modernistycznej architektury, to jest pierwsze pytanie. Oni się na pewno znali, ale najwyraźniej był też pewien dystans między tą sceną katowicką a warszawską. Architekci awangardowi, to był taki mały krąg tych architektów w Warszawie aktywnych i nieznane jest to, że jakoby otrzymywali jakiekolwiek kontakty z tym Związkiem Architektów Śląskich, a z kolei ten Związek Katowicki architektów nie odgrywał większej roli dla tych warszawskich i trzeba powiedzieć, że ogólnie w polskiej architekturze czy w historii polskiej architektury ten modernizm katowicki bardzo długo nie odgrywał większej roli. Jeszcze w latach 80. czy nawet na początku lat 90. wychodziły w Warszawie książki o historii architektury polskiej, w którym ten modernizm katowicki w ogóle nie jest wspomniany. Jest tylko mowa o awangardzie warszawskiej. To wszystko zasługuje na to, żeby przywrócić to takiej świadomości w Polsce. W tej chwili historia sztuki dotycząca Śląska to jest coś, co w późnych latach 70. na Uniwersytecie Śląskim jest badane i tak systematycznie został zbudowany tam instytut, który się tym zajmuje. I oni w sposób taki bardzo detaliczny prowadzą kwerendę, badania i mnóstwo się tam wydarzyło od tych lat 70. i do dzisiaj
Ta grupa jest aktywna, grupa badaczy. W bardzo dużym stopniu przyczyniła się do tego, że ten modernizm śląski w ogóle został zauważony i postrzegany jako taki. I te szlaki modernizmu w ogóle powstały. No, w ciągu ostatnich 20 lat naprawdę bardzo wiele się tutaj zadziało w tej kwestii. Może trochę tak szeroko tutaj odpowiedziałam dużym łukiem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko odpowiedziałam. Drugie pytanie, Ajske Szefy. W jakim stopniu ta narodowa, krajowa konkurencja dopuszczała architektów, którzy nie mieszkali w tym obszarze przygranicznym? Ja nie znam żadnych wypowiedzi, na przykład Arisa Mendelsona, który zawsze tylko z Berlina przyjeżdżał na Śląsk i realizował tam wiele projektów, który odnosił się zawsze do tych, czy też odnosiłby się do jakichś takich forpoczty kulturalnej czy kulturowej u architektów, to znajduje się często takie wspomnienia o jakby autorytetach. Nie, też ma to znaczenie retoryczne, żeby przekazywać to, czym się inspirowali. Ale tutaj takiego czegoś nie ma u Mendelsona. Na przykład ta wystawa WUWA w roku 1929 we Wrocławiu właściwie została zainicjowana przez Adolfa Ratinga i innych architektów skupionych wokół Akademii Sztuk Pięknych. Oni chcieli właściwie zorganizować międzynarodową wystawę architektoniczną, podobną do tej w Stuttgarcie, w Bestimów. I miasto uzależniło swoje wsparcie finansowe od tego, czy zostanie pokazana architektura śląska. Więc dla nich to było bardzo istotne, żeby architektura śląska znalazła się w tej wystawie, aby właśnie pokazać, jak wygląda architektura w tym obszarze przygranicznym. To było wytyczną Izby Architektów, która wspierała finansowo tę wystawę, to można znaleźć w archiwach. Także takie osoby jak Le Corbusier, czy architekci holenderscy, którzy pracowali nad osiedlem Weissenhof w Stuttgarcie, albo także architekci warszawscy, z którymi był dobry kontakt. Także oni nie mogli zostać zaproszeni do udziału w tym jako architekci budujący. Była co prawda wystawa międzynarodowej architektury, ale to było na poziomie planistycznym, z planami i z fotografiami, ale budować wolno było tylko architektom tego regionu. Następne pytanie, Leslie James. Czy są jakieś informacje na ten temat, jak polscy mieszkańcy oceniali miasto w Gdyni i w Gdańsku i jaki ma to wpływ na dzisiejszą architekturę w Polsce? I komentarz, w Niemczech dzisiaj tego typu osiedla są raczej postrzegane jako coś nieatrakcyjnego do mieszkania i ludzie marzą raczej w takiej bardziej ożywionej architekturze i czy tak samo jest w Polsce. Myślę, że nie ma tutaj takich dużych różnic. W Polsce jest duża frakcja fanów architektury nowoczesnej, ale no, różne są smaki i gusta. Jest też taka tęsknota czy nostalgia za firankami i takimi klasycznymi elementami. Myślę, że oba narody są tutaj blisko siebie, jeśli o to chodzi, ale w ciągu ostatnich 20 lat również w Gdyni bardzo wiele się wydarzyło. Między innymi Jacek Frydrys i Muzeum Miejskie. Tam się dużo działo, jeżeli chodzi o wystawy ostatnio, także zainteresowanie jest bardzo duże i przede wszystkim również w kontekście obchodów stulecia założenia miasta dużo się zadziało, ponieważ ta architektura wtedy, tak jak pokazałam, było takim szyldem nowej architektury, nowego państwa, które chciało pokazać swoją nowoczesność i swoje możliwości również poprzez projekty architektoniczne czy manifesty architektoniczne. I właśnie ten sposób
czytania czy interpretowania tego okresu międzywojennego od roku 2018 pojawia się w bardzo wielu publikacjach, w bardzo wielu wystawach, nie tylko w Polsce. To samo dotyczy Litwy czy Estonii, właściwie całej Europy Wschodniej, gdzie te nowe państwa w tym okresie inwestowały w nową architekturę. Chodziło o budynki publiczne, o szkoły. To było coś, co było bardzo potrzebne. Także ta identyfikacja jest bardzo duża. Następne pytanie od pana Mateusza Falkowskiego. Czy ten obszar transgraniczny, przygraniczny między Polską a Niemcami, to było coś takiego wyjątkowego? Czy podobny wykład mógłby zostać wygłoszony na temat okresu międzywojennego i regionu przygranicznego niemiecko-duńskiego na przykład, czy do Czechosłowacji? Jakie są tutaj możliwe różnice? No, różnica jest taka, że tutaj te obszary przygraniczne były bardzo ważne dla obu stron. Górny Śląsk jako taki przemysłowy obszar tutaj miało duże znaczenie dla Polski i dla Niemiec. Wrocław, który chciał się sam pozycjonować jako taka metropolia południowo-wschodnia. Jeszcze był Königsberg, porównywalnie duże miasta były w Szczecinie-Holsztynie, znaczy nie było ich właśnie przy granicy niemiecko-duńskiej w Szczecinie-Holsztynie, ale na przykład we Flensburgu znajdują się przykłady niemieckiego ceglanego ekspresjonizmu, tak jak ten Chilehaus w Hamburgu, który używa cegły jako coś takiego, jako element takiego narodowego stylu. Także takie rzeczy się znajdują i to można znaleźć, ale ten stopień tego w tym obszarze polsko-niemieckim jest czymś wyjątkowym. W regionie przygranicznym Francja, Niemcy pojawiają się podobne fenomeny, na przykład podobne zjawiska, jeżeli popatrzymy do Düsseldorfu, gdzie znajduje się duża przestrzeń wystawowa, w Kolonii również duży obszar, gdzie na przykład odbywała się presa wystawa w roku 2008, także tam również można byłoby przeprowadzić podobne badania, to na pewno. Chociaż trochę brakuje jakby tego pendant po stronie francuskiej, którego nie do końca, którego właściwie nie ma tutaj w tych miejscach we Francji, nie ma tak znaczących budów, jak to, co możemy zaobserwować na Śląsku. I ostatnie, to było ostatnie pytanie z publiczności. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie w Polsce w tym okresie międzywojennym znajdowało się, czy było dosyć dużo kobiet, architektów, architektek, które pracowały niezależnie i które wpłynęły bardzo na architekturę polską. Diana Reiter w Wrocławie, w Warszawie, Jana Bukalska, Emma Cyrkus, Jadwiga Dobrzyńska. Także było dużo architektek, które odgrywały dużą rolę. Jak to wyglądało w Niemczech w tym okresie? Bauhaus jako taka wizytówka nowoczesności czy modernizmu w Niemczech. Gropius had właściwie wszystkich do Bauhausu, właściwie zaprosił wszystkich do Bauhausu, ale nie ma tam żadnej kobiety w historii Bauhausu, która odgrywałaby znaczącą rolę. Jak pani to widzi? No, ta różnica jest naprawdę bardzo duża. Widzę to dokładnie tak samo jak pani. W historii architektury niemieckiej architektki dopiero w tej chwili są odkrywane. To się zaczęło jakiś czas temu. Odbyła się taka wystawa jakiś czas temu pod tytułem Frau Architekt, Pani Architekt, w której omówiono czy pokazano kilka różnych biografii. Ostatnio też w Dreźnie. W zeszłym roku odbyła się wystawa o tak zwanym Nowym Dreźnie. To właśnie Drezno lat 20. Tam znalazła się na tej wystawie też architektka, która była bardzo aktywna w tym okresie. Ale taka pozycja, czy coś porównywalnego do tego, co działo się w Polsce wtedy,
Właściwie takich głosów, takich architektek w Niemczech w tym okresie nie było. Kobiety bardzo późno zostały dopuszczane w ogóle na studia architektoniczne albo wcale, a w Bauhausie zostało wspomniane, kobiety właściwie wysyłane były do szkół fotograficznych, podobnie w szkole w Frankfurcie. Także jeżeli chodzi o ten podział płci, to tutaj udział kobiet w Polsce w architekturze był znacznie silniejszy i ważniejszy. Jeszcze jedno pytanie od Adama Czerwienia. Czy istnieją analogie podobieństwa do, jeżeli chodzi o górnośląski pomysł Trójmiasta, czyli Gliwice, Zabrze, Bytom po drugiej stronie w innych miejscach w Niemczech? Tak, były tego typu pomysły, tak jak na Górnym Śląsku, ale właściwie to się nie udało, ponieważ każde z miast stało na gruncie, że musi bronić swojej niezależności. Na przykładzie Górnego Śląska właśnie to zostało powiedziane. Bytom, Zabrze, Gliwice i Bogbojten. Można powiedzieć, że to były miasta, które się najszybciej, najlepiej rozwijało, czyli Gliwice nie chciało być wrzucone do jednego worka z Zabrzem, które rozwijało się bardzo powoli wtedy. Nie chciało odpowiedzialności zbiorowej za potencjalne długi i tak dalej. Także każdy chciał, żeby jego miasto było na możliwie dobrej, mocnej pozycji i każdy z tych miast miało też swój własny plan urbanistyczny. Budowlany, też własne muzeum. W Gliwicach to przebudowa kompleksu ratuszowego, w Zabrzu z kolei takim filarowym projektem tutaj zaproszenie Dominikusa Böhma, który był jednym z takich naprawdę najważniejszych architektów z obszaru Nadrenii, który został zaproszony do Zabrza, do Hindenburga. Są też plany Pölzöga, jeżeli chodzi o budowę Centrum Zabrza. Także zamiast pracować wspólnie, te trzy miasta pracowano właściwie przeciwko sobie. Także ten pomysł tego trójkąta nie do końca się udał i strukturalne planowanie też było tutaj oddzielne. Jeszcze jedno pytanie od Jesse James. Na zdjęciu z tą taką głową z papieru projektu Le Corbusiera było widać bardzo wiele kobiet. Czy to były właśnie architektki, czy raczej były to jakieś osoby towarzyszące mężczyzn, których widać było na zdjęciu? Tak, przeważnie są to właśnie partnerki, czy osoby bliskie tym mężczyznom, których widać na tym zdjęciu. To chyba było ostatnie pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję pani Beatę Sztwetkul za ten wspaniały wykład, za wspaniałe zdjęcia, które mogliśmy zobaczyć. Zanim się pożegnam, chciałabym serdecznie zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia w naszej serii. Następne wydarzenie w ramach tej serii Szklane Domy to będzie dyskusja z Martinem Holhaus i z Aleksandrem Kęciorkiem o sieciach, o kontaktach w okresie modernizmu, w kontaktach polskich architektów z kolegami za granicą. To jest coś, co odbędzie się w maju. Dokładną datę podamy Państwu jeszcze. A w najbliższej przyszłości, w najbliższych dniach odbędą się dwa inne wydarzenia organizowane przez moje koleżanki, moich kolegów. 23 kwietnia odbędzie się seminarium przy Paryża Plac. Tytułem seminarium różnie, ale komplementarnie, porównanie historyczne i zazębienia historii. To seminarium poprowadzi Bauen Kempe z FU w Berlinie. 30 kwietnia z kolei mamy dyskusję panelową z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i temat dyskusji to zapomniani alianci Polacy na frontach II wojny światowej. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam nie tylko do śledzenia wykładów w naszej serii Szklane Domy, ale także innych wydarzeń.
organizowanych przez nas. Życzę Państwu miłego wieczoru. Bądźcie Państwo zdrowi.